Dzień dobry, Monika Suder, zapraszam do rozmowy Echo 24. A w jesiennym klimacie melancholijnym będziemy rozmawiać o tym, jak się motywować i jak sprawić, żeby ta jesienna melancholia nie dopadła nas, zwłaszcza w pracy. A rozmawiać o motywacji i automotywacji będę z doktorem Aleksandrem Binsztokiem z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. No właśnie, panie doktorze, co zrobić, żeby ta motywacja do pracy nam nie spadła, żebyśmy wstawali i szli z chęcią, a nie zastanawiali się, jak to zrobić, żeby z tego łóżka się zwlec i dotrzeć do pracy? No, panie redaktor, tutaj recepty na sukces nie ma. Niestety to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Ale jest pewnie kilka takich metod, które możemy użyć, żeby się troszeczkę na przykład emocjonalnie podpompować pozytywnie, to warto jest, tak mi się teraz skojarzyło, wykorzystać, zobaczmy, czy ja mam, pani też ma długopis, ale też może ja posłużę się moim, właśnie, można się trochę podpompować emocjonalnie, to znaczy na przykład z Renatką, broń Boże, żeby nasi bliscy nie widzieli, bo wezmą nas za wariatów, ale możemy na przykład... Samotności, tak? Samotności, tak jest, możemy na przykład sobie na 5-10 minut wziąć, gdy się przygotowujemy, ubieramy i tak dalej, wziąć sobie długopis w usta. Albo szczoteczkę do zębów, albo ołówek. Nawet tak? Długopis niekoniecznie, bo on jest niesmaczny, taki tak. Metalowy, ale ołówek, to, tak, ja mam w samochodzie, na przykład jutro rano jadę do Katowic na szkolenie, będę wyjeżdżał o 5 rano, żeby dotrzeć na czas i na pewno jadąc A4, ten ołóweczek już trochę pogryziony, on jest smaczniejszy, bo jest drewniany, na 10 minut sobie włożę w usta, żeby się trochę podpompować pozytywnie. Dlaczego? Bo generalnie mózg to jest taka maszynka, która jest maszynką chemiczną i ona produkuje serotoninę albo jej nie produkuje. Jeżeli usta nam idą do góry, tak, mówimy, mamy tak zwanego banana, mówiąc, jak to młodzież się dzisiaj kolokwialnie posługuje terminem, to mózg generalnie nie wie, z czego my się śmiejemy. Czy my się śmiejemy z jakiegoś filmu, czy jest nam w ogóle wesoło, albo z kogoś się śmiejemy. On produkuje wtedy hormony szczęścia, zadowolenia. No i żeby właśnie, żeby to podpompować się trochę mocniej, żeby nam tak to nie wygasło, to te 5-10 minut z ustami, na przykład z ołówkiem w ustach, są dobrym rozwiązaniem. Tak na moment rozpoczęcia dnia. Czyli uśmiech nas motywuje do tego, żeby lepiej rozpocząć dzień. Oczywiście, że tak. No, generalnie mówi się, że ludzie uśmiechnięci są skuteczniejsi w działaniu, załatwiają więcej spraw pozytywnych. Pozytywnie. Zresztą jest takie starochińskie przysłowie, które mówi, że ludzie, którzy się nie uśmiechają, nie powinni otwierać sklepu. W związku z tym tak, bądźmy uśmiechnięci, szukajmy pozytywnych skojarzeń, tego, co dobrego się dzieje. Może, żeby następnego dnia, z dnia wstać z lepszym humorem, to warto na przykład sobie wieczorami zrobić taką checklistę, ale niekoniecznie pisemnie, tylko w myślach. Zastanowić się na przykład nad tym, co dzisiaj dobrego się wydarzyło. Za co mogę dzisiaj podziękować w ciągu tego dnia? Co pozytywnego? Bo jak się okazuje, drodzy państwo, generalnie większość naszych obaw, badania pokazują, że nie pamiętam dokładnie procentu, ale 74-76% naszych obaw się generalnie nie sprawdza. Czyli my się martwimy na zapas. No i to zostało udowodnione naukowo, a zatem nie martwmy się tak, uśmiechajmy się na co dzień. No właśnie. I będzie łatwiej. I będzie trochę łatwiej. Minęła niedziela, dzisiaj mam poniedziałek, także dobry dzień, żeby mówić o motywacji, bo mówi się, że to najgorszy dzień tygodnia. Rozpoczyna się tydzień jeszcze po weekendzie, dobrze nie wypoczęliśmy, a tutaj trzeba iść do pracy. Ale załóżmy, jest taka sytuacja. Budzik na mnie zadzwonił, jesteśmy spóźnieni, wiemy, że w pracy czeka nas sterta papierów. I co zrobić, żeby jednak z tym troszeczkę się odciążyć stresem? Uśmiechamy się, ale czy co mamy poukładać w głowie? Jak sobie poradzić z tym stresem, bo boimy się, że coś może się wydarzyć w pracy? Jesteśmy spóźnieni, mamy naprawdę mnóstwo pracy. Ten tydzień się zaczyna i co zrobić, żeby rozpocząć z rozpędem i nie wzdychać także ów piątek? No, pierwsza rzecz to jest to, jak my podejdziemy w ogóle do tej sytuacji. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nie zawsze mamy wpływ na to, co nas spotyka, ale zawsze mamy wpływ na to, jak na to zareagujemy. Więc bardzo dużo zależy od naszej reakcji. No jeżeli mamy sytuację taką stresującą, to tutaj też posłużyłbym się jeszcze jednym porzekadłem, które jeden z moich kolegów, trenerów mówi, że
Sytuacje nie są trudne, sytuacje są wymagające. To znaczy, kiedy zastanawiamy się nad tym, że na przykład sytuacja jest trudna, no to wtedy szukamy powodów, dlaczego tak się wydarzyło. A kiedy powiemy sobie, że sytuacja jest wymagająca, wtedy taka zapadka w naszym mózgu przeskakuje i mówi nam, aha, dobra, Olku, to w takim razie do tej pory reagowałeś zazwyczaj w ten i w ten sposób, a teraz powinieneś może poszukać jakichś innych narzędzi, zrobić coś innego niż zazwyczaj. No, generalnie, żeby sobie poradzić w takich sytuacjach, o których pani mówi, że tu gdzieś się spóźniliśmy i tak dalej, no nic na hura. Unikajmy raczej tak zwanego multitaskingu, czyli wykonywania wielu rzeczy naraz, bo to też badania dowodzą naukowe, że jeżeli wykonujemy kilka rzeczy naraz, to niestety czas między koncentracją na jednym zadaniu a drugim no jest czasem straconym. Lepiej robić jedno po drugim, zakończyć jakieś zadanie i przechodzić do kolejnego. Tak? A często czyli właśnie trudno, w stresie, spóźniliśmy się, mamy stertę papierów, ale bierzemy te skupki z góry i po kolei, a nie na pięć. Nie na pięć naraz, bo to naprawdę okazuje się, że jest w ogóle nieefektywne działanie. No i oczywiście warto jest już kiedyś o tym wspominaliśmy, warto jest zaczynać od tych zadań takich trudniejszych, bo później wszystko idzie łatwo, tak? Czyli zjedzmy na początek tą żywą żabę, bo to będzie trudne do przełknięcia, ale gdy to zrobimy, każde zadanie tego dnia będzie łatwiejsze. I może jeszcze jedna rzecz. Baby steps, czyli takie drobne kroczki. Nie nerwowo, spokojnie, krok po kroku. Zobaczmy, jaki jest cel tego dnia, ustalmy priorytety, to co możemy zlecić, dajmy komuś. A my zajmijmy się tymi najważniejszymi rzeczami i dajmy sobie nagrodę za każde dobrze wykonane zadanie. Niech będzie jakaś nagroda, nie wiem, chwila przerwy, oddechu, 5 minut rozmowy z koleżanką. Kawa. Kawa, tak, jasne, pobudzające. Niech to będzie zawsze każde zadanie zakończone jakąś drobną nagrodą. Czyli jemy małymi łyżeczkami i nie bójmy się prosić o pomoc kolegi czy koleżanki z pracy, tak? Oj tak, no zdecydowanie. Jeżeli jesteśmy szefem, delegujmy jak najwięcej zadań, prośmy o pomoc. Ludzie są chętni, na pewno nam pomogą, zwłaszcza kiedy widzą, że jesteśmy zestresowani. Często możemy liczyć na pomoc przyjaciół z pracy. A co to jest work-life balance? Często mówi się o tym, że praca pracą, ale gdzieś tam trzeba znaleźć ten balans w życiu, bo to wtedy pomaga nam również z tą pracą sobie poradzić. Czy tak faktycznie jest, że gdzieś, jeśli mamy tą harmonię w życiu, to łatwiej nam ogarnąć problemy w pracy? No, pani redaktor, no przede wszystkim teraz ten nasz charakter pracy się zdecydowanie zmienia. Kiedyś to jeszcze nasi rodzice byli przyzwyczajeni do tego, że praca od 8 do 16 i koniec. Teraz ta granica między pracą a życiem prywatnym, ona się zaciera. Tak naprawdę ciężko jest ustalić, kiedy już przestaliśmy pracować, a kiedy już odpoczywamy, tak? I często zabieramy pracę do domu i tak dalej, więc na pewno znalezienie tego balansu, wyznaczenie sobie chociaż godzin, chociażby takich godzin, kiedy absolutnie już wyłączamy telefon, nie ma nas, jesteśmy tylko dla naszych najbliższych, kiedy już czas spędzamy tylko z rodziną, czy to w czasie jakichś wspólnych posiłków, czy odrabiania lekcji, to wydaje mi się takie bardzo sensowne. Nie potrzeba do tego jakiejś wielkiej filozofii. Po prostu wyznaczenie konkretnych granic, do których pracujemy, jest w tym momencie bardzo pomocne. No ale jak to zrobić, kiedy na przykład gonią nas projekty, gonią nas terminy? Tak jak pan wspominał, teraz zupełnie inaczej pracujemy. Przychodzimy do domu, zabieramy tę pracę do domu, albo przychodzą maile i jest ten stres. Czy przyjdzie mail? Trudno się odłączyć. Czy robić mimo wszystko sobie takie całkowite odłączenie? Załóżmy od internetu. Wyłączamy komórkę, wyciszamy się, to pomaga potem się skupić? No przede wszystkim na pewno warto robić sobie znaczne przerwy w pracy, tak? Jeżeli tylko możemy. Takie naprawdę określone, kiedy właśnie chociażby ten telefon jest wyciszony. W trakcie chociażby posiłków, o których wspomniałem, tak? Żeby wiedzieć, że w tym czasie akurat mam czas tylko dla najbliższych, czy dla grona przyjaciół, albo dla samego siebie, na taką krótką medytację i to jest dobre. No oczywiście dzisiaj to jest bardzo trudne, żeby wskazać, kiedy mamy przestać pracować, więc tutaj takich metod idealnych na tego typu sytuacje nie ma. To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Raczej. A czy my możemy się w ogóle nauczyć czegoś takiego? Bo pan generalnie jest pozytywną osobą, jest pan uśmiechnięty. Czy to jest tak, że to wynika z naszej natury? Czy możemy w sobie zbudować też takie podejście? I jak to zrobić, jeśli przygniatają nas problemy, czy przez dłuższy czas mieliśmy w życiu jakieś trudności i trudno nam się uśmiechać, trudno ten długopis wsadzać do ust? Jak to zrobić?
No, i czy może, czy to jest możliwe? Ja bym wyszedł od tego, że ja często robię w trakcie szkoleń takie ćwiczenie, gdzie zapraszam ludzi do tego, żeby wypisali swoje pozytywne cechy. I no, to jest pierwsza część ćwiczenia i później proszę ich o to, żeby wypisali, co widzą u siebie negatywnego. Badania pokazują wyraźnie, że my się zdecydowanie na przykład od Amerykanów bardzo różnimy, bo w trakcie takich ćwiczeń najczęściej, proszę mi wierzyć, to jest jakaś taka zmora nasza. Nie potrafimy za dużo pozytywnego o sobie powiedzieć, natomiast gdy proszę o wypisanie negatywów, to ludzie wypisują całą długą listę. Poszukajmy tych pozytywnych rzeczy w sobie. Pielęgnujmy je. Jak już zobaczymy, właśnie weźmy nawet tą kartkę i długopis i zastanówmy się, w czym ja jestem dobry, w czym mogę się realizować. Pasja tak naprawdę powinna być tym, co nas pcha do działania, do pracy. No, ciężko mi sobie wyobrazić pracę taką, którą nazywamy właśnie robotą, gdzie musimy iść, spędzić ten czas i tak dalej. Proszę mi wierzyć, że naprawdę jest sporo sposobów na to, żeby znaleźć sobie coś takiego, co nas pasjonuje i w czym możemy się realizować. Ja niejednokrotnie widywałem w firmach sytuacje takie, gdzie na przykład w trakcie działań konsultingowych, jakichś tam doradczych, wychodziło, chociażby właśnie niedawno miałem taką sytuację, że jeden pan tą pracę szanował, był księgowym w firmie, no bo akurat wtedy był wakat, aplikował na to stanowisko, dostał się, no ale w trakcie warsztatów powiedział, że on w ogóle się w tej pracy nie realizuje, on by chciał robić zupełnie coś innego. Nie lubi tej pracy. Nie bardzo, no właśnie, on ją szanuje, oczywiście szanuje swojego pracodawcę i tak dalej, on by widział się zupełnie gdzieś indziej. No i po rozmowach doszliśmy do wniosku, że on ma takie umiejętności interpersonalne, nawiązywania kontaktów i tak dalej, że postanowiliśmy go, mówiąc nieładnie, troszeczkę przeflancować do działu handlowego i tam ten człowiek zupełnie odżył. Znalazł to, co tak naprawdę było jego powołaniem. Dzisiaj jesteśmy w kontakcie i wiem, że ta osoba jest szczęśliwa i realizuje siebie. Proszę zobaczyć, że to jest naprawdę niewielka zmiana. Czasami tylko trzeba gdzieś odkryć to, co w nas siedzi, zdiagnozować, w czym ja jestem dobry i to, jak powiedziałem, pielęgnować w sobie. A jeśli musimy iść do jakiejś pracy, bo sytuacja życiowa nas zmusiła, wiemy, że co najmniej rok czy jakiś tam czas spędzimy w miejscu, gdzie jednak te 8 godzin pracujemy. Jak sobie z tym poradzić? Mimo, że nie lubimy swojej pracy, ale daje nam na tak zwany przysłowiowy chleb. Czy szukać sobie jakichś zajęć poza pracą, czy zmienić może podejście? Jak przetrwać ten poniedziałek? No właśnie, to jak przetrwać poniedziałek? Wydaje mi się, że pierwsza rzecz to warto w ogóle się rozwijać. To od tego bym w ogóle wyszedł. Jest wiele programów takich outplacementowych, które pomagają nam. Outplacement, czyli poszukiwanie dla siebie nowego zawodu, nowego miejsca pracy, nowej może w nowej branży, w nowym charakterze. Dzisiaj jest wiele też możliwości szkolenia się, są dotacje unijne, zresztą w firmie też takie rzeczy robimy, gdzie można naprawdę skorzystać z całego ciągu szkoleń. I za darmo. Tak, za darmo, bo to jest wszystko oczywiście refinansowane z Unii Europejskiej. W związku z tym no, warto jest szukać dla siebie nowych miejsc tak naprawdę. Kiedyś ktoś mi na uczelni, koleżanka moja, napisała na tablicy: rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować. I właśnie tego naprawdę, proszę mi wierzyć, wszystkim życzę. Czasami właśnie idziemy do tej pracy, tak jak pani powiedziała, bo musimy. Okej, no róbmy to dalej, póki nam to daje pieniądze, ale szukajmy nowych wyzwań dla siebie, szukajmy tych miejsc, gdzie możemy się realizować. Wiadomą rzeczą jest, że pieniądze to nie wszystko, pani redaktor, że musimy jeszcze mieć ten fun trochę, czegoś takiego fajnego z pracy. Może ja miałbym takie pytanie teraz do pani redaktor. Pani redaktor zadaje pytania. Ostrzegł mnie pan, że będzie tak, eksperyment. Tak, ja chciałem jedną rzecz zrobić, mały eksperyment. Mianowicie wyobraźmy sobie, że mamy przysłowiowego pana Kowalskiego we Wrocławiu. No i teraz może nawet mniejsza o to, jaki charakter pracy on będzie miał, okej? Okay? Jakie może być na przykład wynagrodzenie, które go usatysfakcjonuje? Proszę być takim Kowalskim na przykład. To proszę rzucić myślę, jakąkolwiek kwotę. Myślę, że gdybym kwotę. Była jakąkolwiek, takim Kowalskim, a? Który chciałby od czasu do czasu gdzieś pojechać z rodziną nad jezioro na przykład, albo nad Morze Polskie, albo... To myślę, że 6 tysięcy musiałby zarabiać Kowalski, żeby mieć spokojnie na buty dla dzieci i na wyjazd nad morze. No dobrze, to ja teraz powiem tak. To ja multiplikuję to wynagrodzenie razy 4, powiedzmy. 24 tysiące. Czy to jest fajne wynagrodzenie, fajna gratyfikacja? No jasne. Fajna, okej, dobrze.
A gdyby pani była takim Kowalskim, interesowałby pani co będziemy robić w tej pracy za te 24 tysiące? Myślę, że to byłoby na drugim planie. Dobra, okej. Okay. No to ja tutaj panią redaktor uspokoję. Praca będzie taka normalna zupełnie, od 8 do 16, od poniedziałku do piątku. Wcale nie będzie jakaś trudna ani skomplikowana. Polegać będzie ona na tym, że będziemy kopać rów. Każdego dnia ten Kowalski będzie przychodził i będzie kopał rów. Tak od godziny 8 do 14. Bez jakiegoś specjalnego tam zadęcia, bez... Jedno jedyne zadanie. Jedno jedyne zadanie. Będzie kopał rów od 8 do 14, a od 14 do 16 będzie zasypywał. Bo wiadomo, że szybciej się zasypuje niż kopie. I każdego dnia w tym samym miejscu dostanie szpadel, będzie kopał ten rów i zasypywał. Jak długo taki Kowalski popracuje? 6 lat. Myślę, nie wiem, liczba 6. No to może 6 popracuje. Może inny, jeżeli... Nieważne jest wynagrodzenie tak naprawdę. Jedni popracują miesiąc, dwa, bo będą... Jeżeli on dostanie 24 tysiące, to powie, dobra, popracuję 2 miesiące, będę miał 50 tysięcy, okej, chcę kupić nowy samochód, wystarczy. Inny ktoś, kto spłaca frankowe kredyty na przykład, będzie pracował zdecydowanie dłużej. Jak spłaci kredyt, powie, dobra, teraz już mogę się zwolnić. Ale nikt w takiej pracy nie wytrzyma przez całe życie. Dlaczego? Bo ta praca będzie bez sensu. Ona nic nie będzie poza finansami nam wnosiła w nasze życie. Jednak ważne jest to, żeby praca miała jakiś sens, żeby komuś była przydatna, żeby ktoś doceniał to. Ja już nie mówię o tworzeniu rzeczy wielkich, ale fajnie jest, ja podziwiam na przykład pracę budowlańców, bo oni tworzą coś, stawiają cegłę na cegłę i w ten sposób powstają domy, budują mosty i tak dalej. To jest piękne. Ale ludzie pracują też w fabrykach na przykład. No tak, no oczywiście na liniach produkcyjnych i tutaj ważną rolą szefa jest to, żeby też nadawał znaczenie tej pracy, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli my jesteśmy jakimś małym trybikiem w mechanizmie tego wielkiego korporacyjnego zegara, to żebyśmy wiedzieli, na co ta praca się nasza składa. Druga rzecz, to rolą szefa jest, żeby zapewnić jakąś różnorodność w tej pracy, żeby to nie było non-stop to samo, bo faktycznie to się można tutaj znudzić bardzo szybko, oszaleć można, tak? Ale żeby ta praca miała jakiś uróżnorodniony charakter. Czyli zmiana stanowisk chociażby, zmiany stanowiskowe, tak. Poszerzanie tych zakresów naszych obowiązków. Czasami nadawanie sensu pracy naprawdę ma znaczenie. Był kiedyś przeprowadzony taki eksperyment, gdzie w szpitalu personel sprzątający został poinformowany, że od teraz zmienia się charakter ich pracy i będą asystentkami pań pielęgniarek. I że tutaj ta praca będą wsparciem jakby dla personelu pielęgniarskiego. Już sam fakt poinformowania o tym i nadania nowej nazwy temu stanowisku i troszeczkę zmiany charakteru pracy spowodowało, że ten personel zaczął lepiej pracować. Ale tu jest też rola lidera, tak? Jakby szefa, który staje się liderem i traktuje pracowników nie tylko jako siłę roboczą, ale też jako część czegoś, co on tworzy. No tak, oczywiście to dzisiaj w ogóle, kiedy nauczamy zarządzania, to mówimy o zupełnie nowych rolach szefów, bo oni muszą być dzisiaj coachami, tak? Coachować, czyli dbać o rozwój pracowników, stawiać im te kamienie milowe, patrzeć, nadzorować, jak oni sobie radzą. Dobrze jest, kiedy szef na przykład wyznaczy jakiegoś mentora w pracy, zwłaszcza dla nowo przyjętych ludzi, czyli osobę, która będzie takim opiekunem dla tego młodszego pracownika. Nawet niekoniecznie nowego, ale młodszego stażem, któremu będzie podpowiadała, jak tą pracę dobrze na danym stanowisku wykonywać. Że nie zostanie sam, tak? Rzucony tak. Gdzieś tam. Tak. Jeszcze inna rzecz. Counseling, czyli radzenie sobie właśnie to, o czym dzisiaj mówiliśmy, work-life balance, zachowanie równowagi, bo przecież olbrzymim problemem bywa to, że jeżeli w domu na przykład coś się nie układa, to te problemy przynosimy do pracy. Jeżeli w pracy coś idzie nie tak, no to skutkuje to negatywnie na naszych bliskich w domu. Więc tutaj szefowie też powinni troszeczkę przyglądać się temu, jak ci pracownicy w tej pracy się czują, jak wygląda ich życie poza firmą. Mówi się często o czymś takim jak management by walking around, czyli to, że szef powinien mieć wręcz w zakresie swoich obowiązków zapisane na przykład 2 czy 3 godziny chodzenia po firmie i sprawdzania, rozmawiania z ludźmi na takie bardzo luźne też tematy. Po prostu szef musi też znać swoich pracowników. Znać swoich pracowników, i oni jego muszą wiedzieć, z kim pracują, kto jest ich szefem, kto jest liderem, żeby za tym liderem mogli pójść, tak? Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Życzę Państwu
pogodnej. I dobrego poniedziałku. Tak, i wszystkiego dobrego, tak. A moim i Państwa gościem był dr Aleksander Binsztok z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. A ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.